Cześć Roxy, niezwykle miło Cię widzieć. W tym sezonie, w tej ramówce wiosennej Polsatu widzimy Cię w programie Taniec z Gwiazdami. Tak jest. Co Cię skłoniło, żeby przyjąć ofertę? Powiem szczerze, że ja otrzymywałam propozycję udziału w Tańcach z Gwiazdami już kilkukrotnie, ale nie czułam się nigdy gotowa. Zawsze uważałam, że jestem trochę jeszcze za młoda na ten format, bo jednak choreografie wiążą się z taką dojrzałością i emocjonalną i mam wrażenie, że też z świadomością swojego ciała, więc ja nie czułam się na to gotowa, ale teraz uważam, nadszedł moment, w którym jestem w stanie podjąć się tej cudownej przygody i po prostu poczułam, że chcę to zrobić. Dostałam propozycję i ja bardzo lubię tańczyć od zawsze, więc cieszę się. Będzie to bardzo fajna przygoda dla mnie, też myślę, że bardzo dobra pod względem samorozwoju. Taniec z Gwiazdami jest bardzo absorbujący. Jak to wpłynie na Twoją karierę i na Twoje obowiązki zawodowe? Wiesz co, u mnie się bardzo dużo dzieje od początku roku i mam wszystko poplanowane tak, żeby nic nie zaniedbać. Rozumiem, ale tak jakby tu będziesz poświęcona, że tak jakby to nie będzie tak, tak że trochę prawda. Tu, trochę tu, trochę tu, tylko kolejne dobra miesiące, organizacja. Tak, kolejne miesiące poświęcam faktycznie na taniec, ale ten taniec też przygotowuje mnie do kolejnych rzeczy, które mam w planach zrobić jeszcze w tym roku, ale nie chcę za dużo mówić, będzie bardzo intensywnie. Partnerzy są jeszcze tajemnicą. Z kim chciałabyś zatańczyć? Jaka to powinna być osoba? Jeśli chodzi o cechy idealnego partnera tanecznego, myślę, że przede wszystkim powinien być bardzo profesjonalny, ambitny i wyrozumiały na pewno. Myślę, że też ważny jest na pewno taka dobra energia między nami, więc liczę na to, że po prostu dogadamy się też tak energetycznie i będzie przede wszystkim, te godziny na sali będą po prostu mijały bardzo miło. Niektórzy ludzie nazywają Cię faworytką. Jak się z tym czujesz, że widzą w Tobie zwycięzczynię? Bardzo to jest miłe. Ja uważam, że w tym programie szanse są naprawdę wyrównane i trzymam kciuki za wszystkich. Jest to mocna edycja. Ja tak naprawdę też zdecydowałam się wziąć udział w programie, bo słyszałam, że będzie właśnie fajny skład i nie zawiodłam się. Jest Mawka, którą znam tak naprawdę od kilku lat. Także no bardzo się cieszę, że mam w tej ekipie taką właśnie bliską mi osobę. Ludzie mają bardzo dobrą pamięć i pamiętają, że wygrałaś Dance, Dance, Dance i tak jakby mają niektórzy twierdzą, że wiesz, że Roxy nie powinna brać udziału, bo ma fory. Czy Twoim zdaniem Dance, nie, Dance, Dance przygotowało Cię do Tańca z Gwiazdami? Szczerze mówiąc, tych programów nie można do siebie w ogóle porównywać, bo w Dance, Dance, Dance tańczyłam tańce współczesne, hip-hop, a Taniec z Gwiazdami to jest taniec towarzyski. Taniec z partnerem, więc nie da się tego porównać, absolutnie. Ja też tak uważam, Iwona Pawłowicz to samo powiedziała, że tak jakby tu nie ma tak. podjazdu w ogóle, że nie tam ma, co nie innego, ma. To jest zupełnie inne tu co wyzwanie, innego. Więc ja też, wiesz, nie jestem taka pewna, że sobie świetnie poradzę. To się dopiero okaże tak naprawdę na parkiecie. A jak Ty sobie radzisz ze wzmożonym zainteresowaniem mediów, Twoim życiem uczuciowym i w ogóle wszystkim? Wiesz co, normalnie. Ja już po tylu latach już Ci mówiłam nieraz, że nabrałam do tego dystansu i nawet nie mam potrzeby sprawdzania tego, co się dzieje. Po prostu żyję, dodaję to, co uważam za słuszne, tak pokazuję ludziom to, co chcę im pokazać i tyle. No, ktoś sobie komentuje, to niech sobie komentuje. Mnie to najbardziej bawią te złote rady, że uciekaj, idź, tak. odejdź. No, w jakim stopniu one do Ciebie przemawiają? W żadnym, bo każdy człowiek żyje według własnego sumienia i według własnych uczuć. Także ja czuję, wiem, co mam robić. A nie masz tak, że trochę czujesz się, że no kurde, za daleko to wchodzi? Za daleko to idzie? Czy za daleko? Może faktycznie na początku miałam tak, ale to bardziej przejmowałam się tym, jak to wpływało na Kevina i było mi przykro, że on musi to znosić. Jednak no to jest jakiś tam koszt tego, że no, ja jestem osobą publiczną, tak? I wylało się faktycznie bardzo dużo negatywnych komentarzy w jego stronę, ale myślę, że po praktycznie 2 latach funkcjonowania ze świadomością tego, że nie wszystkim się podoba ten związek, już myślę, że po prostu już do tego przywykliśmy i my, dla nas tak naprawdę najważniejsza jest ta relacja. My widzimy w niej tak naprawdę tylko siebie i nie zwracamy uwagi na to, co ktoś o nas myśli. To ostatnia taka teoria, że Kevin podejmuje za Ciebie decyzje zawodowe. Nie.
Nie, dlaczego? No bo ostatnio była ta akcja ze Szpakiem. Nie wiem, czy to jest temat, na który chciałabyś się wypowiedzieć, że on tam w Zrodce nawinął, więc to ty podejmij decyzję, czy chciałabyś to komentować, czy nie, bo chciałbym, żebyś czuła się komfortowo. Tak, ja wiem, faktycznie miałam nagrać, był plan, w którym miałam nagrać duet ze Szpakiem, ale później po prostu kilka rzeczy gdzieś tam wyciekło w internecie, no, które, że tak powiem, moją wytwórnię lekko przeraziły w kontekście wizerunkowym i dlatego ten duet nie powstał. A, okej, okay. Czyli te wszystkie teorie możemy uciąć. Nie, to nie, w ogóle Kevin nie ma na to żadnego wpływu. No i super, Roxy, trzymaj się bardzo dobrze, trzymaj się ciepło, widzimy się na Tańcu z Gwiazdami. Dziękuję bardzo. I się nie przejmuj, bo no, każdego dnia coś tam o tobie powstaje, jakiś no tak, news. Fajnie, dokładnie. Że masz, wiesz, luz do tego, nie? Mam. Ekstra, piątka, trzymaj się. Cześć.